Rozpoczynamy relację z klubu VIP w Zabrzu. Są ze mną tutaj dwie osoby. Jedną z nich bardzo dobrze znacie z naszych programów. To Adam, prezes stowarzyszenia Dla Was Warto, oraz Ola, która bardzo jest zaangażowana w dzisiejszą imprezę. Imprezę, której zapowiedź mieliście okazję widzieć na naszej stronie internetowej. Jest to impreza poświęcona małej dziewczynce, Mai. Powiedz mi może przede wszystkim właśnie Adam, jak było z organizacją imprezy? Właśnie się zaczyna, czyli widzę, że wszystko rzeczywiście zostało dopięte na ostatni guzik, ale czy było tak łatwo doprowadzić do tego? No powiem ci tak, Majki, no nasze będą i były spięcia przy tego typu grupie ludzi, a było nas 14 osób, które działało aktywnie w tym projekcie, no więc zdarzały się kłótnie. Tak jest. Ola, może coś nam powiesz na temat tej małej dziewczynki, której pomagamy? No, Maja ma podwójną wadę serca. Potrzebuje pieniążków na leczenie oraz rehabilitację. Zostanie niedługo przeprowadzona operacja jej serca, ale niestety co mniej więcej 2 lata będzie potrzeba na nową operację, wymiany zastawki. No i niestety do końca życia rehabilitacja małej. Adam, czyli Obel, powiedz mi, jak podchodzą do tego, bo tak naprawdę, wracając może zaczynając od początku, ściągnąłeś tutaj naprawdę wielkie gwiazdy polskiej muzyki klubowej, polskiej sceny klubowej. Jak oni do tego podchodzili? Jak reagowali na to, że powiedzmy zaproponowałeś im, zagrajcie na imprezie charytatywnej na rzecz małej dziewczynki? To może tak, najpierw temat informacyjny, stricte. Moi drodzy, 2 imprezki, 2 style muzyczne, klub VIP w Zabrzu, impreza klubowa, czyli 135 w górę, klub Promil, hip-hopowe klimaty plus koncerty rapowe, pokazać ta breakdance.
Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą kwestię, to pytałeś się, to powiem Ci tak, no każdy z tych DJ-i działał już w projektach, które robiłem, jeżeli chodzi o te oddziałania artatywne, więc każdy z nich jest przyzwyczajony do tego, że ja takie akcje robię, są na tak zawsze. No bardzo dobrze. Cieszę się, że są jeszcze tacy ludzie, którzy naprawdę chcą pomagać innym i czują satysfakcję właśnie z tego, że to robią. Ola, powiedz mi, jak z samą imprezą? Czy nie wciąga Cię takie organizowanie imprez charytatywnych? No to jest moja druga impreza charytatywna. No i zamierzam to robić chyba do końca życia. Dobrze. Czuję się z Wami. No ja myślę, bo my tak naprawdę w tym momencie muszę powiedzieć, że jesteśmy też imprezą zachwyceni. A to dopiero przecież sam początek. Teraz zapraszam Was na naprawdę tą taką oficjalną relację, czyli udamy się na parkiet tutaj w klubie VIP, wybierzemy się później do klubu Promil, porozmawiamy z naszymi gwiazdami, naszymi artystami, co oni też sądzą o tej imprezie, oraz może uda nam się porozmawiać z rodzicami Mai. Zapraszam. Moi drodzy, w dalszym ciągu iClub, w dalszym ciągu klub VIP tutaj w Zabrzu. Pomagamy Mai. Zobaczcie, tu jest taki w ogóle pokoik z tyłu za sceną. Jest troszeczkę ciszej. Odpoczywamy sobie, tak? Odpoczywamy sobie. Spotkaliśmy bardzo wiele gwiazd polskiej muzyki, polskiej sceny klubowej. No i zapytamy, jak czują się jako część tej właśnie wspaniałej, charytatywnej imprezy, w której pomagamy Mai. Na pewno jest to jakieś wyróżnienie bycie tutaj w tak szczytnym celu, co tutaj widać. Dzisiaj gramy dla tej małej pociechy. O zdrowie. Każdy, kto się też dołączy do takiej akcji, podaruje coś od siebie. Przykładowo dzisiaj na licytację również pójdzie taka piłka podpisana przez piłkarzy. Ona będzie do licytacji na Allegro. I każdy Wasz grosz, który przyjdzie z kosztu sprzedaży tej piłki, będzie pomocą dla tego małego dzieciątka, więc my liczymy na Was. Gramy na imprezie charytatywnej, jest to jakiś sposób odpowiedzialność, jesteśmy za nią odpowiedzialni, za tą małą. Przyjechaliśmy tutaj głównie dla niej, mieliśmy ściągnąć ludzi, myślę, że jest ich sporo. Wszystko zadziałało tak jak trzeba, datki są zbierane, cegiełki są wykupywane, wszystko idzie w dobrą stronę. Jak to będzie dalej? Zobaczymy, tak jak Marcin powiedział, piłka będzie, wszystko jest w Waszych rękach. Widzę, żeś też już coś przygotował do licytacji, przygotowany. Także wszystko będzie Waszych i jest nadal w naszych rękach. Impreza charytatywna zorganizowana dzięki stowarzyszeniu dla Was Warto. Adam Obel, wielki człowiek, imprezę takie organizuje. O co chodzi? Chodzi o to, że ratujemy dzisiaj Maję, bardzo malutką dziewczynkę, która jest chora. Spotkaliśmy się tutaj, dla nas to jest jako DJ-ów wielkie, wielkie wyróżnienie zagrać na takiej imprezie, spotkać się przy okazji też. Ja z mojej strony na licytację wystawiam winyla, Would You Feel, nowy jeszcze. Dużo już mi ich nie zostało, no ale można sobie go zalicytować na Allegro, cena będzie podana, nie wiem, chłopaki wszyscy ustalą, tak żeby było dobrze. Także no, takie imprezy na pewno są potrzebne. No na pewno jest to dla mnie wielki zaszczyt tutaj być dla tej małej istotki. Ja też coś dla niej tutaj przywiozłam dla niej mikser na licytację właśnie na Allegro.
Mam nadzieję, że no, wartość przekroczy o nieco, bo właśnie o to chodzi właśnie na licytacjach, żeby była to większa wartość, żeby można właśnie przekazać większą ilość pieniążków właśnie na jej zdrowie. DJ Mix Club też się przyłącza do tego. Na Allegro będą wystawione single. Wprawdzie to są single promo do rozdania tylko dla DJ, ale myślę, że jakiś zwykły szary człowiek też się skusi na to, że aby mieć takie składanki z różnymi wykonawcami, sceny klubowej polskiej. Między innymi też mój singlem Skromny z autografem, oczywiście jeżeli są tacy fani, ale główna sprawa w tym wszystkim, szczytny cel, po raz kolejny powtarzam się, specjalnie dla Mai tutaj jesteśmy, ja się czuję wyróżniony ogólnie, bo jakby nie patrzeć, wielu nas w Polsce jest, tych DJ-ów, producentów, my akurat tak się zbiegło, że no, jesteśmy tutaj w tym miejscu. Ja pragnę podziękować tylko po prostu przybyłym wszystkim ludziom, wszystkim DJ-om, producentom oraz po prostu ogólnie całemu społeczeństwu Zabrza, bo w sumie, chociaż może nie tylko, bo może przyjechali z innych okolic, że po prostu zebrali się tutaj. A na koniec tylko mogę dodać, że wchodząc na stronę www.ratujmymaje.com.pl możecie więcej informacji tam po prostu zasięgnąć. Również na Allegro wpisując Ratujmy Maje znajdzie się te wszystkie aukcje, o których było wcześniej mówione. Także dołączcie się, każdy grosz jest ważny, bądźcie z nami. Bardzo się cieszę, że stałem się częścią tego przedsięwzięcia, że mogłem dołożyć swoje 3 grosze, tutaj pół godzinki wystąpić. Mam nadzieję, że to coś pomoże i przyniesie jej po prostu, czyli Mai, jakieś szczęście, że to coś da. No i tyle z mojej strony. Jeżeli chodzi o aukcję Allegro, to troszeczkę zostałem zaskoczony tym pytaniem, ale obiecuję, że znajdę coś i wystawimy na aukcję, to mówiłem ja, DJ Neros. Jesteśmy tutaj z Wami oczywiście w 100%. Na aukcję oczywiście będzie przekazana nasza płyta najnowsza, której premiera jest 23 listopada, a na pewno będzie wcześniej ta płyta przekazana, czyli będzie przedpremierowy album na pewno do kupienia na Allegro. Także jesteśmy z Wami, jesteśmy z Mają, pozdrawiamy serdecznie. Formacja East Clubbers. Fajnie jest być na tej imprezie, jestem z tego dumny i mam nadzieję, że te pieniądze, które zostaną przeznaczone na pomoc Mai, pomogą mi w jakimś stopniu. Wiem, że to niewiele dla takiej dziewczynki, ale myślę, że będzie wszystko okej. Także mam nadzieję, że to nie będzie nie tylko ostatnia impreza takiego typu. Dzięki. My tutaj dzisiaj gramy specjalnie dla Mai, 7-miesięcznej dziewczynki, która po prostu potrzebuje nas, potrzebuje naszej pomocy. Po prostu gramy dla niej i to jest po prostu z całego serca. Wszyscy DJ-e, którzy są tutaj, grają dla niej. I po prostu wszystkie pieniążki, wszystko, nasze serce, pamiętajcie, allegro.pl. Będą wystawione rzeczy, między innymi mikser, winyle i różne inne rzeczy, które będą licytowane specjalnie dla niej. Mam nadzieję, że wylicytujecie właśnie ten mikser dla niej i specjalnie dla niej. Dziękuję bardzo. Zachęcam Was wszystkich do współudziału w tej właśnie akcji, ponieważ jest to impreza organizowana jedyna w tym właśnie rodzaju, z udziałem naprawdę świetnych ludzi, którzy całym sercem chcą właśnie pomóc tej małej dziewczynce. Mamy także nadzieję, że nie jest to ostatnia impreza z cyklu imprez charytatywnych i mam nadzieję, że spotkamy się już niebawem w równie szczytnym celu. Dzięki wielkie, pozdrawiam.
Cieszę się i jestem pod wrażeniem tego, że na tą imprezę przybyło tak dużo znakomitości. Jak wiemy, to wszystko robione jest dla Mai, która jest bardzo chora i chcemy jej pomóc z całego serca. Miejmy nadzieję, że wszystko potoczy się dobrze i wyzdrowieje mała dziewczynka. Jak się czujemy? No, myślę, że każdy byłby zadowolony, mogąc pomóc takiej małej dziewczynce. Chociaż tyle możemy zrobić, przyjść, zagrać, spotkać się ze znajomymi i mieć nadzieję, że może kiedyś ona będzie na takiej imprezie. Taki chyba jest cel tego wszystkiego. Prawda, Adam? Tak, racja. Słuchajcie, muzyka jest kluczem do wszystkiego, tak jak już powiedzieliśmy tam grając, więc miejmy nadzieję, że muzyka będzie kluczem do tego, żeby Maja wyzdrowiała. Po to tu jesteśmy. Myślę, że po to są tutaj wszyscy. Nie tylko my jako DJ-e, ale również ta publika, która tam jest. No i co? Więcej takich imprez, my jesteśmy chętni jak najbardziej zawsze. Jak możemy pomóc, pomagamy. Dzięki. Nie no, po prostu są wspaniali ludzie, którzy zebrali się w jednym wspólnym celu, żeby pomóc małej, potrzebującej istocie, no, żeby mogła po prostu dalej żyć, prowadzić normalny tryb życia i być po prostu zdrową, tak jak my. W dalszym ciągu VIP Zabrze, jak widzicie, humory nam dopisują, ponieważ impreza tak naprawdę się udała. Są ze mną osoby, które są chyba najbardziej zainteresowane dzisiejszą imprezą, a mianowicie rodzice Mai. Powiedzcie, jak udało wam się zorganizować tak niesamowitą imprezę i tak, myślę, pomocną waszej córce? No, wszystko się zaczęło od jednego spotkania, na które przyszło wielu ludzi z różnymi pomysłami. Ja przepraszam za mój głos, ale właśnie go straciłam. Pomógł nam bardzo Adam, tak zwany tutaj jak? Obel, dzięki któremu wszystko się zaczęło, bo zebrał wszystkie nasze pomysły do kupy, że tak brzydko powiem, i poszło lawinowo. Czasu było bardzo mało, jeszcze raz bardzo mało. Udało się zorganizować dwie imprezy tutaj właśnie w VIP-ie w Zabrzu, tak samo w Promilu w Gliwicach, za co jesteśmy wszyscy bardzo wdzięczni, przede wszystkim Adamowi i wszystkim gwiazdom, DJ-om, zespołom, tancerzom, którzy również nas odwiedzili i klubom, które udostępniły nam swoje lokale. Ach, to stowarzyszenie dla was warto. No wszędzie ich pełno naprawdę. A w ogóle to tak, ja ciebie widziałem tylko i wyłącznie na początku imprezy, no i teraz już jest, szczerze mówiąc, bardzo późno i dopiero widzimy się po raz drugi. Czemu dzisiaj taki zabiegany? No niestety sprawy organizacyjne i taka mała mgła, która nam przeszkodziła, żeby odebrać Adamusa z lotniska w Katowicach, ale złapaliśmy go w Krakowie. Tak, udało się nam dojechać cało i szczęśliwie. Świetnie. A tak w ogóle to, czy mieliście jakieś takie sugestie co do, powiedzmy, składu dzisiejszej imprezy? Czy to była kwestia tutaj, powiedzmy, naszego kolegi bardzo doświadczonego w tym względzie, czyli Adama? Zdecydowanie oddaliśmy się w ręce Adama, że tak powiem, losy naszej córeczki. No i całej tej organizacji. Tutaj jeszcze pomagały mu oczywiście i Olenki inne naszej, osoby, koniecznie dokładnie. Trzeba wspomnieć. Dziewczyna się tak udziela, naprawdę. Tak. My nie mieliśmy czasu, bo zajmujemy się chorym dzieckiem. Zespół nam bardzo tutaj pomógł, naprawdę. Niesamowici są. I Obel, i Oleńka, naprawdę. Tomek, Adi. Tak, wszyscy. Cała masa. Bardzo zaangażowani, każda minuta wykorzystana, wszystko telefonicznie. Dla nas to po prostu był taki zupełny relaks, bo mogliśmy tylko na nich polegać. Ja jeszcze słyszałem o aukcjach internetowych. Może coś na ten temat mi powiecie więcej? No ja nie wiem, to aukcje internetowe będą prowadzone już właśnie po koncercie. Będą sprzedawane przedmioty, które uzyskaliśmy jako darowizny od różnych znanych gwiazd, zespołów itd. Będą wystawiane na aukcjach internetowych Allegro. Zostaną też jeszcze sprzedane tam resztki cegiełek, które nam pozostaną jako nierozliczone, niesprzedane teraz z tych imprez. No i gorąco zapraszamy. Na pewno będzie głośno o tym, będzie wiadomo co, gdzie i kiedy. W takim razie my, jako iClub, również życzymy waszej córeczce powrotu do zdrowia. No i mam nadzieję, że na pewno będziecie się też udzielać w organizacji innych tego typu charytatywnych imprez. Koniecznie, ponieważ koniecznie. To, naprawdę, to chyba wciąga. Dokładnie, bardzo, tak? bardzo. Dziękuję wam bardzo.
Cześć, mówię DJ Adamu. Słuchajcie, znajdujemy się w klubie VIP. Z wielkimi problemami, ale dotarłem. Miałem wylądować w Katowicach, wylądowałem w Krakowie. Udało się dotrzeć. Jestem właśnie po secie. Jestem bardzo szczęśliwy, że możecie oglądać mnie tutaj w tej chwili. Bardzo szczytny cel. Powiem po raz pierwszy tak naprawdę, oprócz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, uczestniczę w akcji charytatywnej. Jestem bardzo mile zaskoczony, że byłem zaproszony i mam nadzieję, że mogłem dać swoje 5 groszy, aby wszystko się udało, tak więc pozdrawiam i jestem dumny z tego, że jestem tutaj, gdzie jestem. Tak jak jeszcze raz powtarzam, z wielkimi problemami, ale dotarłem. Pozdrawiam, Adamus. Moi drodzy, nasz kolejny gość. Powiedz, jaka jest Twoja zasługa, jeżeli chodzi o tą charytatywną imprezę dla Mai? Przede wszystkim pomysł. Marcina i Monikę, czyli rodziców Mai, znam bardzo długo. Z Marcinem praktycznie przeszliśmy całą szkołę średnią. No i jak się dowiedziałem, że ich córka ma takie problemy, a nie inne, no to stwierdziłem, że można w jakiś sposób pomóc i padła propozycja właśnie zrobienia imprezy charytatywnej. No i wyszło z tego to, co wyszło, czyli udało nam się zebrać praktycznie całą śmietankę polskiej sceny klubowej, za co oczywiście wszystkim obecnym tutaj, którzy przyszli się bawić, którzy przyszli zagrać bezinteresownie, za darmo, dla dziecka. Wiesz co, no ja twierdzę, szczerze mówiąc, naprawdę udało się Wam osiągnąć bardzo dużo, bo te osoby, które tam grają, to są osoby, które pojawiają się zarówno w naszym programie, w różnych klubach w całej Polsce i naprawdę są na topie. Także wielkie osiągnięcie. Opowiedz coś jeszcze o aukcji. A więc tak, po imprezie będą wprowadzone na Allegro aukcje. Zostało utworzone specjalne konto Ratujmy Maję, taka nazwa użytkownika, także szukajcie. Od jutra praktycznie będą wprowadzane przedmioty do licytacji. Mamy naprawdę fajne gadżety, tak jak tutaj już wcześniej słyszeliście, płyty z autografami, tutaj taka fajna piłka. Mamy na przykład rękawice chałowczyca z autografem, także będą ciekawe rzeczy. Będzie można to licytować, wszystko oczywiście idzie na konto Mai. Oprócz tego, jeśli nam zostaną z imprezy cegiełki, też będą do wylicytowania. Także jeśli ktoś z jakichś powodów nie mógł być tutaj dzisiaj z nami, będzie mógł wesprzeć Maję, kupując cegiełkę poprzez aukcję internetową. Będzie to wszystko, tak jak mówię, wprowadzone najpóźniej od jutra. Także zapraszam, Ratujmy Maję na Allegro. Słuchajcie, bo cała ta impreza dla Mai to nie tylko klub tutaj VIP w Zabrzu, jest jeszcze jeden klub? Tak, dokładnie, klub Promil w Gliwicach, do którego się niebawem udajemy, stamtąd też zrobimy reportaż, także będziecie wiedzieć, co tam się dzieje. W Promilu dzisiaj są imprezy hip-hopowe, są wykonawcy hip-hopowi, także tam też się dzieje. Więc my teraz na chwilę udajemy się do klubu Promil. Tak żeśmy wspominali, jesteśmy w drugim klubie, który podjął się tak szczytnej imprezy, która pomoże naszej małej Mai. Jest to klub Promil. My żeśmy weszli w ogóle tylnym wejściem. Widzicie sami wyjście ewakuacyjne z tej strony, ale to wszystko po to, żeby tak naprawdę przyjrzeć się z zaskoczenia temu, jak bawią się
tam u góry ludzie. No ale słuchajcie, nie udało nam się, ponieważ nasza czujna pani organizator, dwie osoby tutaj z organizatorów, siedzą z tej strony też i to też pilnują. Także w takim razie my was teraz troszkę pomęczymy, a wy obiecajcie nam, że nikomu tam nie powiecie, że my zaraz z kamerą wypadniemy do góry. W porządku. Jak impreza tutaj w klubie Promil? Znaczy, powiem ci tak, może ja się czuję fantastycznie, bo uwielbiam ogólnie pomagać komuś, ale może powiem tyle, że zaskoczyło mnie to, że ludzie tak miło nas przyjęli. Bo jednak to była dosyć ciężka impreza, co chodzi o stricte rapowa, a jednak jest dużo ludzi. Bo cała impreza ogólnie opierała się na tą imprezę, która dzisiaj odbyła się w Zabrzu w VIP-ie, gdzie wystąpił DJ Adamus, wystąpił Seabull i tak dalej, tam kilka innych grup poważnych. Zrobiliśmy imprezę hip-hopową tutaj w Gliwicach, gdzie wystąpił w sumie miejscowa kapela wystąpiła, czyli styl VIP, poszło kilka kapel undergroundowych i tak dalej. No i naprawdę zaskoczyłem się. Całkiem ciekawa impreza, całkiem ciekawie to wszystko poszło do przodu. Na początku troszkę denerwowaliśmy się z koleżanką, nie potrafiliśmy tego wszystkiego poskładać do kupy, bo było troszkę zamieszanie, ale później jak już wszystko poszło i tak dalej, to w tej chwili, za chwilkę pójdziemy na górę, także zobaczycie, co naprawdę się dzieje i jak ta impreza wygląda. Także myślę, że dużo nie odbiegamy od imprezy, która w tej chwili działa w Zabrzu i będzie działać na pewno jeszcze długo i ja mam nadzieję, że ta impreza też jeszcze długo, długo się nie skończy i będzie trwała do białego rana. Tak jest. My w tym momencie w takim razie udajemy się do góry. Zobaczymy, jak tutaj w Promilu bawią się klubowicze, jak pomagają Mai. No cóż, ja jeszcze mi coś padło do głowy. Jestem ciekaw, czy ktokolwiek z was zgadnie, kto dzisiaj jest z drugiej strony kamery, kto dzisiaj filmuje tutaj nasz odcinek iClub TV. Dobra, my uciekamy do góry. No więc tak, jesteśmy już po naszych dwóch imprezach. Zresztą ja nie będę tutaj mówił, czy udane, czy nie. To jest moja, powiedzmy, subiektywna ocena by była. Natomiast wy powiecie jako organizatorzy. Chciałem tylko powiedzieć, że w tym momencie siedzimy sobie w pokoju w takim naprawdę eleganckim hotelu. Hotel nazywa się... Klasyka. Klasyka, tak. No zawsze mi musisz coś przypomnieć, nie? No jakby to było, gdybym... Nie mogę wszystkiego pamiętać. Słuchajcie, w takim razie to jest tak, że Adam był odpowiedzialny za imprezę w VIP-ie, natomiast Monika była odpowiedzialna za imprezę w Promilu. Podsumujcie imprezę. Znaczy tak, w VIP-ie było około osób 600, zebraliśmy około 90 zł. No było full, do 5 godziny mieliśmy pełen parkiet, sam to widziałeś, więc u nas było ok. Ja powiem nawet, że wyszliśmy stamtąd grubo o 5. Moniczko? Także u mnie było troszeczkę skromniej, 250 osób, ale też był pełen parkiet do godziny 4 nad ranem. No tak, słuchajcie, ja muszę powiedzieć, że my jako iClub też zakupiliśmy tutaj o takie cegiełki. Cegiełki, tak, także też staraliśmy się, nasza trójosobowa, tak chyba powinienem powiedzieć, trójosobowa ekipa starała się naprawdę również pomóc Mai. Przede wszystkim w ten sposób, no a również tym, że na pewno to, co oglądacie teraz, pokażę wam, jak można zorganizować tutaj, jak te dwie osoby potrafiły zorganizować taką właśnie niesamowitą imprezę. Prawda? Prawda, dzięki wielkie. Chciałem jeszcze raz podziękować całej ekipie iClubu, wszystkim DJ-om, sponsorom, patronatom, nawet Miśkowi. Dobrze, w takim razie, słuchajcie, ponieważ jest godzina 6, no to my chyba udamy się w końcu na jakiś taki zasłużony odpoczynek, spać. Mhm. Tak? Udajemy się spać, naprawdę, a was zapraszamy za tydzień. Pa, pa.